Witajcie! No kurczę, nie nagrałem wam, jak tam byłem przy pszczołach, bo akurat bateria mi padła, nie zauważyłem. Musiałem podładować kamerę. No ale tutaj chcę jeszcze, słuchajcie, to zamieszać. Wymieszam ten piasek z tym tłuczniem. No i teraz kolega mówi, weź to zasyp tutaj, zalej wodą i będzie stało. Trochę kiszkowato jak dla mnie. Ale kto wie, może i tak. No i to jeszcze może bym tak ozalał. Nie byłoby wtedy, kurczę, może by to było dobre. Jakby to tak zalać betonem. Wtedy byłoby jakoś tak. I tutaj bym poziom złapał. A potem stamtąd poszedł tam i poustawiał te. Ale tu widzę, że nawet między tym a tym drugim już jest dosyć duża różnica w poziomie między tym a tym. I to trochę taka jest lipa, dlatego to musiałbym wyciągnąć na wierzch, żeby on jakoś tam pasował lepiej. Bo tu będzie za duża różnica. Bo to nawet widać, słuchajcie. Jak tutaj jest, zobaczcie ile tutaj jest, jaka odległość od gruntu do sznurka. A tam będzie z 10 cm, tutaj może 20. Ile to? Na dłoń prawie całą. No. A tutaj ledwo na palce. To tu jest za duża różnica i tego trzeba by postawić na wierzch. Albo tego w ten sposób tutaj postawić. Zabetonować. Widzicie, to jest takie właśnie. Najwyżej. Moim zdaniem chyba tutaj. I tego bym najpierw zasypał. Wrzucił mu tutaj beton. I go zalać, kurczę. Robimy zaprawę. Nie ma na co czekać. Można dosypać trochę materiału. Taki, żeby był trochę gęściejszy, nie taki rzadki, ale też nie za gęsty. No i taka konsystencja jest dobra. Tu widzicie, wrzuciłem, wlałem specjalną wodę, żeby ten beton, który tam jest, żeby się napił, a nie wyciągnął wodę z betonu. Bo wtedy to będzie bida, krótko mówiąc. No i powinno być dobrze. Najpierw zrzucimy tutaj łopatę. Ach.
bieg. Teraz położymy zbrojenie i dociśniemy je. O! I powtórka. Teraz damy to tutaj, utopimy i właściwie teraz jeszcze mam tutaj kielnię ze starych zapasów. O. Wygładzę to po to, żeby w momencie, kiedy będę tutaj już ustawiał słupek, żeby on mi tutaj nie latał. On ma tutaj równiutko stać. Na ile mi się to uda, nie wiem, ale przynajmniej próbuję. O, i to mamy w tej chwili jeden fundament zalany. Można się zabrać za następny i następny, i tak wszystkie po kolei. No, tu jeden fundament już zalany. Pójdziemy tam dalej, bo tam drugi już też zalałem. A te jeszcze nie, bo najpierw chcę wyznaczyć na podstawie tych dwóch, zrobię całą resztę. Tak, doszedłem do wniosku i tak zrobię. Tu już drugi zalany, o, ten słupek pójdzie tutaj, tamten pójdzie tam i teraz na podstawie tego wyznaczę ten i tą bramę tutaj, czyli tego i tego, bo one mi się wydają mniej więcej w tym samym poziomie i tu będą takie różnice, gdzie będę mógł po prostu sobie regulować wysokością fundamentu. Ewentualnie gdyby było coś za dużo, to zamiast postawić to na tym, to go zatopię trochę i też będzie dobrze. Natomiast stąd, ponieważ one stopniowo, tak widzę, że idą w dół coraz niżej, no to zrobię taki, tak jak to należy, tak po prostu takie zejście. No takie ukształtowanie terenu, tak będę robił. Nie będę tych robił takich schodków, bo to jakoś tak, nie wiem, tak mi nie pasuje. Pasuje mi tak po prostu zrobić zgodnie z ukształtowaniem terenu. Nie będę tu niczego prostował, bo to przecież bez sensu, żeby teren jeszcze prostować taki. No i także to po prostu w ten sposób. To zwiążę do jutra, no to będzie jeszcze wszystko świeżyzna, więc na razie tego się nie będę zabierał. Niech to przynajmniej tydzień postoi i po tym czasie sprawdzę, jak się przedstawia sytuacja tego betonu. Jeżeli po prostu to już będzie dobre na tyle, żeby można było to robić, to na pewno zacznę, czy też powiedzmy, mam takie specjalne kotwy do betonu, mam też specjalne śruby do betonu, mam też zwykłe kołki po prostu i zobaczymy, co tam będzie lepszego, to zastosuję. Także chciałem początkowo zrobić tutaj takie, słuchajcie, szpilki, żeby teraz na ten świeży beton wziąć, po prostu tu powbijać 4 sztuki, a potem tylko wstawić w to te słupki. No ale tak, nie zmierzyłem podstawy każdego, czy one są wszystkie jednakowe. Teoretycznie być powinny, ale wiecie, jak to jest z teorią. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że musiałbym tu zrobić po prostu jakiś szablon, żeby one mi się nie przesuwały podczas tego. I tak mówię, a to będzie na tyle prosto, że to po prostu sobie to wywiercę. Nie będzie problemu. Na tyle będzie jeszcze świeży beton, że będzie można to wywiercić. Ewentualnie jak już będzie mocno związany, no to też mam taką wiertarę, co taki beton, to ona po prostu bez problemu przewierci w sensie.
i będzie, będzie zrobione. No to tyle, widzicie, taki miks robót, wszystkiego po trochę, bo teraz tu na przykład już nic nie mogę więcej robić, bo muszę poczekać, aż zwiążę. Próbowałem zrobić, słuchajcie, tutaj te ramki i jeszcze zabrać się za ul i nie powiedziałem ostatniego słowa. O, także tu jeszcze po prostu też z tym tematem podziałam. Być może dzisiaj jeszcze raz pojadę tam do pszczół i zobaczę, może da się założyć tą nadstawkę, czy w ogóle jest sens na zakładanie nadstawki, bo patrzyłem na górze, po prostu jakoś nie było pszczół. Widocznie one tam na dole mocno pracują. No i też kwestia pożytku, prawda, bo to, żeby tego pożytku było dużo, to wtedy będzie i dużo miodu. Natomiast kwestia w tym, że tamtego pożytku nie ma za wiele, to jest raz. Rodzina nie jest za duża, więc też nie ma tych, powiedzmy, robotnic. One muszą najpierw się powiększyć. Także mówię, jeżeli w tym sezonie zbiorę słoik miodu, to będę bardzo zadowolony. I powinno być wszystko dobrze. No ale tak czy siak materiał jakiś tam jest przygotowany, więc będę na pewno próbował tutaj coś z ulami stworzyć. Zobaczymy, jak wyjdzie. Mam jeszcze parę pomysłów, muszę znaleźć jeszcze jedną piłę taką i tak dalej, może tarczę do niej zmienię, dokupię, zobaczymy, jak to będzie. No, to tyle na dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!